Chciałbym dalej kontynuować ten temat. Na moment jeszcze chciałbym zwrócić się do tego 24 rozdziału Księgi Ewangelisty Mateusza. I tu jest taki, w 24 rozdziale taki wiersz, jest powiedziane tak w 14 wierszu. I będzie kazana Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, jak kręci gałką odbiornika radiowego, może nie rozumieć języka, ale pozna melodię i od razu pozna taką, że jest śpiewana w jakimś nawet obcym języku, duchowa taka treść. I my możemy zauważyć, że w naszym na naszym globie Ewangelia jest głoszona naprawdę całemu światu. Gdybyśmy tylko popatrzyli statystycznie, ile języków i na rzeczy jest już Biblia przetłumaczona, są odbiorniki radiowe nastawione tylko na głoszenie, to znaczy radiostacje nastawione na głoszenie Ewangelii. Ewangelia jest głoszona całemu światu. Przed wojną ja nie słyszałem, żeby Ewangelia była głoszona przez radio. No, były takie jakieś uroczyste msze. Pamiętam, jako chłopiec po pogrzeb Piłsudskiego, to była msza z katedry i to było w radiu, ale nabożeństw nie było. Koncerty tak. A tu jest powiedziane, że będzie głoszona Ewangelia i potem przyjdzie koniec. Ja chciałbym powiedzieć, że szerzenie się okultyzmu jako jeden ze znaków czasów ostatecznych nam jeszcze o czymś jednym mówi i zwraca na jedno miejsce Słowa Bożego uwagę, które też mamy zapisane i to w trzech Ewangeliach, gdzie Pan Jezus mówi, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował. Cóż pomoże człowiekowi, gdy choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę odniósł. Kiedyś taki przypadek był w jednym internacie. Cztery dziewczyny, no takie szesnastolatki się zeszły, no zawsze jakieś głupstwa w głowie, można by powiedzieć, trzpioty takie. Ale jedna z nich zaproponowała, żeby oddać swoją duszę diabłu za cenę doczesnego szczęścia. Jedna, były cztery. No i jak się to robi? No i to taka, ja wierzę, że nikt z was tego robić nie będzie, ale no trzeba było nakłuć sobie ten palec, żeby wyszła krew. No i takie narysowały dziewczyny serduszko, takie Zosia, Kasia i tak dalej, tą treść napisały i podpisały się. I chciałbym powiedzieć, że one to zrobiły, żeby mieć doczesne szczęście. I jedna z tych dziewczynek wyszła na, no, jak się rozeszły z tego pokoju, wyszła na, to w internacie już było trzecie piętro i pierwsze, co było, otworzyła okno, wyskoczyć, odebrać sobie życie, popełnić samobójstwo, nie? Te pozostałe trzy nie. One w ogóle na to nie zareagowały. Ta dziewczyna chodziła jak otumaniona chyba przez dwie doby nie spała, no straszne rzeczy się z nią działy. Dobrze, że znalazła takiego młodego człowieka, dziecko Boże, które wskazał na to, modlił się z nią i ona została z tego uwolniona. Chciałbym tu powiedzieć jedno, że ta jedna dziewczyna, u niej się pojawiła ta reakcja natychmiast. Te trzy pozostałe nie. Ale chciałbym tutaj dodać jeszcze, że diabeł upomni się o ten swój rewers, co tam jest napisane. Czy prędzej, czy później. Czasami dzieje się to natychmiast, czasami później. I tutaj chciałbym powiedzieć, że okultyzm, działanie mocy ciemności, te działanie tej mocy, to działa w ukryciu i można by powiedzieć, że nie u wszystkich to od razu jednakowo działa. Jedni ludzie mówią, ja się nie boję i tak mam z tym do czynienia, a są tacy ostrożniejsi. My
jesteśmy dalecy od tego, my z tym nie chcemy mieć nic wspólnego. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze taką dla ścisłości bym podał definicję słownikową, definicję naszego encyklopedyczną, definicję okultyzmu. Według słownika Kopalińskiego, strona 301, jest to wiedza tajemna o rzekomych siłach nadprzyrodzonych, nadzmysłowych, wywołujących zjawiska jasnowidzenia, telepatii, obejmująca w pojęciu szerszym także spirytyzm, magię, teozofię i tym podobne. A więc słownik świecki to określa, zauważmy, negatywnie. I każdy człowiek, który może nie zna, czy nie chce respektować Biblii, ale już tu znajduje coś, co jest niewłaściwe. Doktor Samuel Pfeiffer, taki to jest lekarz wierzący, określa pod tą nazwę wszystkie nauki i praktyki zajmujące się ponadnaturalnymi, ponadzmysłowymi i demonicznymi praktykami. Inne określenia, też encyklopedyczne, mówią okultyzm, pseudonaukowa, pochodząca z Orientu teoria istnienia w przyrodzie i w ludziach sił nadprzyrodzonych, z którymi mogą obcować tylko wtajemniczeni. A więc nauka pochodząca z Orientu. Ja tu przeczytałem ten werset z drugiego rozdziału Izajasza, proroka, pełni są obrzydliwości wschodu i te rzeczy mają tam swoje źródło pochodzenia. I co chciałbym tutaj jeszcze dodać, że to, co z zakresu okultyzmu było praktykowane tam gdzieś w ukryciu i tak dalej, jak ktoś szedł tam do jakiejś wróżki czy do jakiejś czarownicy, no to się do tego nawet nie przyznawał, no bo to nie brzmiało dobrze, no to jakiś człowiek taki, no nie wiadomo. A dzisiaj o tym wszystkim normalnie się mówi. U nas może tego tak nie ma, ale na Zachodzie są szyldy takie, i tam jasnowidz, czy telepata, czy wróżbiarka i tak dalej. I normalnie są szyldy, gdzie te osoby to praktykują za pieniądze. I chciałbym powiedzieć, są zarejestrowani, są te statystyki zachodnie, są dosyć ścisłe, dosyć mocno kontrolowane. I dlatego, że przy tych praktykach coś się dzieje. Chciałbym powiedzieć naprawdę, coś się dzieje i te praktyki wciągają, bardzo wciągają. Ja przed tym przestrzegam, ale te praktyki wciągają. Ja tylko taki przykład podam, proszę tego nie naśladować, ale w gazecie jest telepatia. Usiądź w pomieszczeniu i patrz się na jakąś osobę i zauważysz, że po chwili ona się na ciebie popatrzy. Takie najróżniejsze praktyki. Ja proszę, żeby tego nikt nie robił, nikt nie powiedział, o, ja też to spróbuję. Ale są rzeczy, które wciągają. Kiedyś była taka, to już 30 lat temu, bardzo taka znana taka książka Życie po śmierci. Doktor Raymond Moody, amerykański lekarz, sam pisze o sobie, że jest prezbiterianinem i te swoje badania, które tutaj w tej książce przedstawia, nie mają nic wspólnego z jego przekonaniami religijnymi. I tam cała ta książka, ja wiem, że to było tak bardzo poczytne, ja to kupiłem tą książkę w Niemczech, przeczytałem, to były lata, koniec lat 60. Ale pamiętam, jak w biurze w moim zespole babki miały taką książkę, to na cztery części podzieliły, żeby to czytać, bo to było tak fascynujące, ta książka Życie po śmierci. Nie wiem, czy ktoś z was tą książkę czytał, doktor Raymond Moody. I on napisał drugą książkę, też podobną, ale na co chciałbym zwrócić uwagę. Tam pisze we wstępie swoje słowa taka pani doktor Kübler-Ross, narodowości szwajcarskiej, żyjąca w Ameryce, pani psycholog.
Ona w tym wstępie pisze, nareszcie ktoś naukowo, w naukowy sposób podszedł do tych zagadnień i tak dalej. I ona tą książkę zaleca i ona jest pełna podziwu, że ten lekarz podjął się tej pracy i zaczęła z nim współpracę. Chciałbym powiedzieć, że ta pani doktor Kübler-Ross umarła akurat w miesiącu sierpniu tego roku. Ona była kobietą, która prowadziła seanse spirytystyczne w stacjach telewizyjnych w Ameryce w zasięgu ponad 60% powierzchni Ameryki. Ona na ten temat prowadziła wykłady, eksperymenty i tak dalej. Miała 23 doktoraty honoris causa. Umarła w sierpniu tego roku i przeżyła 4 wylewy. Mieszka samotnie w swojej willi w Kalifornii, zdana na łaskę służącej. Od czasu do czasu odwiedzał ją jej syn. Poza tym była tak jakby odrzucona, pomimo tego, że objechała cały świat i na wszystkich możliwych miejscach, gdzie tylko to było jej dane, tamte praktyki okultystyczne, no straszne rzeczy, co ona prezentowała, to było w telewizji, ona prowadziła takie wykłady. Ja trochę tego przeczytałem i ona zaczęła współpracować, ściągnęła tego doktora Raymunda Moody, ona go do tego wciągnęła, bo on napisał następną książkę i tak dalej. No zrobił na tym też wielką kasę. Ale chciałbym powiedzieć, że szczęśliwie znalazł się taki amerykański wierzący psycholog, który te wszystkie dowody, które ten pan doktor Raymond Moody opisywał i chciał to w jakiś biblijny sposób powiązać, on to kawę na ławę wyłożył, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ale ja tylko na ten moment chciałem wskazać, że on zaczął się tym problemem zajmować, ten lekarz, i to go wciągnęło. I to jest bardzo niebezpieczne, bo jeśli ktoś zaczyna coś eksperymentować, że coś się tam rusza, aportacja i tak dalej, i to zauważy, co się dzieje, to człowiek się temu poddaje. I tutaj zauważamy jedną taką straszną zasadę, że nie koniec dzieło chwali, cel uświęca środki. Nieważne jakim sposobem, byle być zdrowy. Nieważne jak, byle być zdrowym. Nie tędy droga. Nie tędy droga. A to właśnie te wszystkie praktyki oferują. Nieważne jest, jak się to dzieje. Ważne jest, że jest jakiś skutek. Ale chciałbym powiedzieć, że ten skutek może być katastrofalny. I chciałbym powiedzieć, że przy takim nastawieniu, jeśli my mówimy nieważne w jaki sposób, ważne, że się coś dzieje, że jest pomoc i tak dalej, to my się bardzo prędko właśnie dostajemy pod wpływ tych mocy, bo my oczekujemy coś od Bożego przeciwnika, bo my zwracamy się nie na ten Boży sposób, ale na ten sposób nieboży. I może jeszcze takie zapytanie się pojawi u niejednego, może taka i wątpliwość, że my ludzie teraz już na początku XXI wieku, no ja mam takie notatki, sobie pisałem u końca XX wieku, że ludzie światli, wykształceni, że mogą się takimi sprawami zajmować i w to wierzyć. Czy to jest możliwe? A chciałbym powiedzieć, że tak. I gdy popatrzymy do statystyk, do publikacji tych chrześcijańskich czasopism, możemy przeczytać, że na przykład w Stanach Zjednoczonych na 1750 wydawanych dzienników 1200, a więc to jest 71% gazet umieszcza codziennie horoskopy i według badania opinii publicznej 45% obywateli w Niemczech
w wieku od 14 do 65 roku życia wierzy w to, że gwiazdy i tak dalej mają wpływ na, a więc ten układ gwiazd, na urodzenie człowieka i tak dalej. I temu wierzą. I do tych, którzy stawiają horoskopy, to zwracają się ludzie, nie tylko takie panienki, czy sobie tam wybrać, akceptować tego kawalera, czy jakiś chłopak, odwrotnie w stosunku do partnerki. Nie, mężowie stanu, którzy ubiegają się o swoją, o swoje miejsce, o swoją prezydenturę, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy wahania giełdowe, podejmowanie ważnych decyzji, ludzie zwracają się do astrologów, do tych, którzy im doradzają, a chciałbym powiedzieć bez ponoszenia odpowiedzialności. Ja taki tylko tutaj może taki szczegół podam, to już taki historyczny szczegół udowodniony. No wiadomo, że Niemcy uderzyli na Polskę w roku 1939, 1 września i to był piątek, pamiętam dokładnie. Ale pierwotny plan uderzenia na Polskę był 26 sierpnia. I 26 sierpnia grupy Niemców i Słowaków uderzyły już w naszym powiecie tam w Cieszyńskim od strony mostów, żeby zająć tam taki długi tunel. I oni zaatakowali już 26 sierpnia, bo to miał być początek rozpoczęcia wojny. I ten sygnał przesunięcia tego terminu na 1 września do nich nie dotarł. Wtedy jeszcze radio nie działało tak jak dzisiaj. I dlaczego ten termin został przesunięty? Dlatego, że osobisty doradca Hitlera, on się nazywał Jan Henryk Hanussen, to był spirytysta, astrolog i on przepowiedział szczęśliwy dzień rozpoczęcia wojny Hitlerowi na 1 września, piątek. Ten człowiek występował zawsze w pobliżu Hitlera, był ubrany w mundur wojskowy oficera lotnictwa w randze majora i on doradzał i kiedy rozpocząć ofensywę, kiedy co, on był osobistym doradcą Hitlera. Przez całą wojnę. My wiemy, do czego to doprowadziło, ale ja to podaję, jako to są fakty historyczne. I czy Reagan, czy jego żona i tak, no nie chcę tych wszystkich wymieniać, bo akurat na takie rzeczy trochę zwracam uwagę. Oni wszyscy mają swoich astrologów przybocznych, których się radzą i pytają o opinię. To się dzisiaj dzieje. I to nic dziwnego, że to tak wiele ludzi, jak zaczyna czytać gazety, kiedyś było tak, jeszcze my mówimy powszechnie za komuny, że jak się brało gazetę, to ostatnią stronę, bo tam było wiadomo, ile razy kopnął tą skórą do bramki, nie? I to było prawdą, tak? A ta reszta, no to była propaganda. Teraz, jak zaczyna, otwierają gazetę, to na co patrzą? Na horoskopy. I tam są podane te numery telefonu i non-stop w polskim radiu można się dowiedzieć horoskopu osobistego i tak dalej. W jednym zakładzie w Cieszynie był taki, stwierdzili od pewnego czasu, że tak bardzo podskoczyły koszty rozmów telefonicznych. No już wiadomo, w biurach i tak dalej, to na miasto nie można wyjść, tylko kierownik i tak dalej, a ciągle to się działo i w końcu no to te wydruki okazało się, to zresztą w głosie, w gazecie wyborczej są numery, gdzie w Ameryce można się, a więc na drugiej półkuli, dowiedzieć o osobisty horoskop. I tam jest napisane, podany długi numer, nie? Tam kontynent i tak dalej, to wszystko jest. I tam nawet jest taka uwaga, że nieraz trzeba trochę odczekać, zanim zaskoczą te wszystkie numery tych central pośrednich. I okazało się, że na portierni kobiety sobie wieczorem, no w nocy, no to tam jest dzień, i to sobie telefonowały, stąd to kosztowało pieniądze. O tym wszystkim dowiadujemy się, że tym ludzie żyją. I chciałbym powiedzieć, że to jest straszna rzecz, ale w to są ludzie wciągnięci. I bardzo często, gdy my przychodzimy, mamy kontakt
ludźmi, którzy przychodzą do nas, chcą oddać swoje życie Jezusowi, oni są czymś zanieczyszczeni. A to są na pozór takie drobne rzeczy, bo no jeszcze w naszej opinii jest tak, są grzechy, tak, a są grzeszki, prawda? A te grzeszki, no to są grzeszki, nie? To nie są takie ciężkie grzechy. I to może, no nie jest to takie prawidłowe, no ale nie jest takie złe. Takie nastawienie. Chciałbym powiedzieć, że w Europie jest ponad 80 milionów spirytystów. Ponad 80 milionów. Proszę sobie wyobrazić. U nas to jeszcze tak nie jest, ale na przykład na Zachodzie, no w Niemczech czy Francji i tak dalej, tam każdy musi tą deklarację podatkową podpisać, kościelny lub niekościelny, tak? Do czego przynależy. W związku z tym są te statystyki bardzo, bardzo ścisłe. U nas to byłoby trudniejsze. W Anglii jest 8 tysięcy praktykujących czarowników i czarownic zrzeszonych w takim konwencie Wicca. To jest taki konwent czarnych czarownic. Chciałbym powiedzieć, że one są egzaminowane, te osoby, corocznie. I to jest taka elitarna grupa, 8 tysięcy. Tam się nie tak łatwo dostać. Nie wiem, czy znana jest wam taka książka Byłam czarownicą. Irwin Doren jest autorką tej książki. Ja ją kiedyś już kupiłem jeszcze w języku niemieckim. To przerażające. Chciałbym powiedzieć, dla mnie jest najważniejsze to, że ta osoba została uwolniona i można tą książkę polecić. Ale co ona wszystko robiła i ten proces uwalniania to jest pół tej książki. Chciałbym powiedzieć, że płaci ta ofiara Jezusa Chrystusa za to, ale jak można się w to dostać tak bardzo łatwo. W Brazylii jest, Brazylia liczy już teraz blisko 180 milionów, jest ponad 30 milionów wyznawców, czyli tych kultu Umbanda. I chciałbym powiedzieć, że ta sekta prowadzi otwarte seanse spirytystyczne w telewizji, to znaczy w radiu i w telewizji. W Niemczech na przykład jest takie czasopismo Bravo, nie wiem, to jest takie młodzieżowe czasopismo. Oglądałem to czasopismo i w cyklach, nie wiem, czy to było 7 czy 8 tych odcinków, jest pokazane, było opisane, jak dzieci wieku, no bo to jest czasopismo młodzieżowe, wieku 10 czy 12 lat prowadzić mają seanse spirytystyczne. To w czasopiśmie dziecięcym, no dziecięco-młodzieżowym. To jest straszne, ale to jest. To ja mówię na podstawie tego, co czytałem, bo tym się no, w konieczności interesuję. Chciałbym powiedzieć, że to wszystko, wiele tych rzeczy ma miejsce za granicą. Na przykład jeszcze, co wypada wspomnieć, w roku 1966 w Kalifornii został założony pierwszy kościół szatana. Nie wiem, czyście o tym słyszeli. I tym najwyższym kapłanem jest Antoni LaVey i on z taką specjalną Biblię szatana, tą Biblię opracował. No, straszna rzecz. Chciałbym powiedzieć, że jest ona w internecie w języku polskim. Ja byłem przerażony, jak rozmawiam ostatnio, no niecały miesiąc temu, z młodym człowiekiem, który mówił, że oddał swoje życie Jezusowi, no ale taki niespokojny i tak dalej. Pytam się, czytasz Biblię? No nie, jeszcze nie, mam zamiar zacząć. To był student. Pytam się go, czy należy do jakiejś społeczności? No jeszcze nie wybrałem jakiejś, żadnej społeczności. A czytasz Biblię? No natknąłem się na Biblię szatana w internecie, bo to ma w domu, no i już ją całą przeczytał. Jeszcze nie przeczytał Biblii, ale w internecie przeczytał. Takie oferty są i on przeczytał, nie? I chciałbym powiedzieć, że te kościoły szatana niestety są w Europie, tych świątyń szatańskich, jeśli to można tak powiedzieć, świątyń jest bardzo dużo. I może teraz jeszcze, bo mówimy o zagranicy, jak to wygląda u nas w Polsce. Audycje radiowe przekazują horoskopy.
istnieją grupy satanistów w Polsce, jest ich dosyć sporo i można było zauważyć na przykład kiedyś, rozmawiając z jednym panem prokuratorem, mówi, stwierdzili, że była taka dosyć, nie wiem, 15 czy 18 samobójstw w mieście Łodzi i co stwierdzili, że wszyscy ci samobójcy mieli 33 lata. Drugi podobny przypadek, ale to znowu było w stosunku do chłopców. Było, to chyba było na terenie Torunia. Około też było 8 chłopców. Wszyscy mieli 13 lat. Chciałbym powiedzieć, to, te straszne statystyki to już naprowadziły władze na to, że sataniści działają, no bo oni się tam podpisują, że jedna grupa 13, drugi 33 i potem sobie odbierają życie. I to ma miejsce w Polsce. Ja takich przypadków tych miast, gdzie to było, to nie chcę wymieniać. I u nas seanse z Kaszpirowskim i innymi podobnymi władzy Palenago i Bardelli, jak tam oni się wszyscy nazywają, Harris. My wiemy, że to u nas jest praktykowane, to jest u nas propagowane i chciałbym powiedzieć, że niestety wierzący nie mają światła w tym względzie. Takie świadectwo bym powiedział, jedna młoda dziewczyna, ona studiowała medycynę, nawróciła się, modliliśmy się kiedyś z nią, bo ona wróżyła z kart i sama opowiada mi, że no jej to tak szło, zanim się nawróciła, że ona nie miała czasu się uczyć w akademiku, bo stale no, przychodziły koleżanki. I potem już miała na drzwiach napisane, nie przyjmuję tylko od do dwa razy w tygodniu. I ta dziewczyna dożyła zbawienia, naprawdę. A ona była w tym mieście, gdzie studiowała, w takim komitecie, który obsługuje Harrisa. Harris, wiadomo, że jest, on ma swoją tą centralę, gdzie się rejestruje i tak dalej, załatwia sprawy z nim w Poznaniu, jest adres też i w internecie. On tam ma swój zespół i on przyjeżdża na różne seanse i one odbywają się najczęściej, czy odbywały w kościołach. I obsługują to na ogół studenci, ochotnicy i tak dalej. I ta dziewczyna jako studentka jeszcze też, zanim się nawróciła, to wielokrotnie była, uczestniczyła w tej grupie organizacyjnej, w tych seansach i kiedy już dożyła zbawienia jako dziecko Boże, to było w lecie, to w jesieni przyjeżdża Harris, no i ona dostaje wezwanie do swojego, do tej grupy, gdzie zawsze pracowała i mieli jej tam przydzielić funkcję. I wtedy ona taka, no, była w niepewności, no ja, dziecko Boże, tam mam iść, prawda? I zwróciła się do jednego brata usługującego. No wiesz, mówi, to ty musisz zadecydować sama, bo to jest taka sprawa, no wiesz, idziesz jak na pole walki. Nie powiedział jej nie. Zwróciła się jeszcze do drugiego brata. Ten jej nawet powiedział, wiesz, ci ludzie, którzy tam są, to są ludzie w potrzebie. Może im będziesz mogła zaświadczyć. No i zamiast ją ostrzec, powiedzieć nie, no to dali takie wymijające odpowiedzi. Sami nie byli pewni, co powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że ta dziewczyna poszła, była. Akurat jej przydzieli taką funkcję w kółku stała, gdzie czytała w języku polskim tą diagnozę, bo tam wiadomo, że ci, co są w tej kolejce, to co się zgłaszają, to muszą mieć diagnozę lekarską i potem następna osoba z kółku znowu będzie to tłumaczyć na język angielski. Sam Harris, on siedział w zakrystii, czekał, aż wszystko się już poustawia i ta kolejka już stała, wszyscy na swoich miejscach. I wtedy wychodzi Harris, z tym, że kto był, ja nie byłem, ale od tych, co byli, bo z różnymi się już też i modliłem, on nic nie mówi. On tylko jak przeczyta tam to miejsce schorzenia, czy to jest tam
takie czy inne miejsce, to on wyciąga rękę i tak do 20 sekund trzyma i następny. I kiedy już wszyscy byli na stanowiskach i on wszedł tam, gdzie on to ma działać, to on wyciągnął rękę w kierunku tej dziewczyny. Ty odejdź, jesteś innego ducha. Chciałbym powiedzieć, ona to opowiadała na takim spotkaniu chrześcijańskich lekarzy, które się kiedyś odbyło w Jaworniku. Chciałbym powiedzieć, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, zna Pan tych, którzy są Jego, a tam jest również napisane, a niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. Na jej miejsce zaraz następna osoba ją zastąpiła, ale ta osoba wiedziała, że to nie jest dla dziecka Bożego. Ona była utwierdzona w tym, a ten od razu poznał, to jest dziecko Boże, ono nie może współpracować ze mną. Chciałbym powiedzieć, to są rzeczy, które czasami się dowiadujemy, ja to świadectwo powtarzam dlatego, żeby wskazać, że my jesteśmy dziećmi Bożymi i społeczności z nieczystością nam mieć nie wolno. A te rzeczy, tych uzdrowicieli, tych seansów u nas jest bardzo dużo i bardzo dużo ludzie się mówią, no nie pomoże, nie zaszkodzi, pójdziemy, bo i tak to jest dla wszystkich. Chciałbym powiedzieć, że czy ten parenago, czy to, jak oni każą, no jeden drugim ręce sobie podać i trzymać. Teraz spróbujcie rozluźnić. Nie da się. Czy jest jakieś działanie mocy, czy nie? I jeśli, jak można w tym uczestniczyć, ale u nas się to niestety dzieje. Ja chciałbym powiedzieć, że u nas jest to praktyczne przygotowanie do ruchu Nowego Wieku. Te wszystkie praktyki wschodnie, te najróżniejsze sztuki walki, medytacje transcendentalne, to wszystko jest u nas w Polsce praktykowane. I te pierwsze stopnie to są za darmo, bardzo często za darmo. Kiedyś w jedna niewiasta, z którą się prosiła o modlitwę, pracuje, no wiadomo, dzisiaj z pracą nie jest tak łatwo, jako wychowawczyni w przedszkolu. A pani dyrektor przedszkola, bo teraz w przedszkolu też dyrektory, to ona jest tą praktyki wschodnie i medytacje transcendentalne. I obowiązkowo cały personel idzie na kurs medytacji transcendentalnej, bo jak nie, to was zwalniam. No i ta wierząca dziewczyna już po chrzcie wiary to poszła. I ten, który to prowadził, to sobie ją akurat do tych eksperymentów jeszcze wywoływał na środek i tak dalej, nie? I teraz ona taka obciążona, teraz kierowniczka, czy dyrektorka, jak nie pójdą na drugi kurs, a szczególnie ona, bo ona ma pewne predyspozycje, to on zwolni. I teraz my mamy wybierać. Chciałbym powiedzieć, takie rzeczy dzieją się w Polsce. Jest taki bardzo lansowany przez wielu ludzi praktyka anonimowych alkoholików. Nie wiem, czyście się z tym zetknęli, 12 kroków i tak dalej. Co tam wszystko jest, wiesz, kogo chcesz i tak dalej. To nic Bożego. To jest na potór osiągnięcie, bo ci, którzy przestają pić, no to rodzina się z tego cieszy, ale popadają w zupełnie inne historie, bo chciałbym powiedzieć, że uwalnia tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Tylko On. Żadna inna praktyka. Chciałbym powiedzieć, że w Polsce kolportuje się 6. i 7. Księgę Mojżeszową. Nie wiem, czyście już to mieli w ręce, ale od roku 1980 ona już jest przetłumaczona na język polski. I te straszne praktyki, które tam są opisane, ta książka szczególnie została popularna bardzo na terenie Francji po rewolucji francuskiej, po wielkiej rewolucji. I u nas, ponieważ w Polsce no, był do 56, a więc do tego czasu Jana 23, był zakaz czytania Biblii, więc tam 6., 7. Księga Mojżeszowa niewiele mówiła. Ale chciałbym powiedzieć jedno. Wśród tych dokumentów, które
były które były w Katyniu znalezione przy tych straconych oficerach. To taki dokładny spis, to nawet Wolna Europa o tym mówiła. Była 6. i 7. Księga Mojżeszowa. W języku niemieckim, nie w polskim, nie była. Ale nie znaleziono ani jednego Nowego Testamentu, ani jednej Biblii. Ale to było. Nie? Chciałbym powiedzieć, dla dzieci bajki na dobranoc, smerfy, te hinduistyczne różne i tak dalej, te bajki, które są przedstawiane, rodzice się nieraz skarżą, że dzieci nie mogą spać i tak dalej. Dlaczego? Jest taka książka Ulrich Stambrach i Katarzyna Lederman, napisane, kto sięga po duszę naszych dzieci. Taką książkę, nie wiem, czy ją znacie. Ona jest wydana chyba przez Lublin. W każdym razie ta Katarzyna Lederman, to siostra jest panu, ale ona była do roku 1970 w tej tajnej grupie, w tej zakamuflowanej grupie w Szwajcarii, która przygotowała ruch Nowego Wieku. Dlatego, że ona doszła zbawienia, jest dzieckiem Bożym, ona te wszystkie tajniki zna i ona o tym wszystkim mówi i pisze bardzo wiele publikacji z Zachodu. Ja czytałem i w polskim języku też jest i ona przed tymi historiami przestrzega. Jeśli chodzi na przykład o te smerfy, no ja jak moje wnuczki, które miały wtedy 4-5 lat, mówiły smerfy, to ja tak sobie myślę, no smerfy to tam coś niewyraźnie mówi, nie? Ale potem się tym zainteresowałem. Każdy z tych smerfów ma inne imię hinduskiego bożka. I dzieci dostają się pod wpływ tych hinduskich bożków, tak jak później, jak dostaje ktoś mantrę, nie? I wtedy jeszcze moja wnuczka mi mówi, wiesz, dziadek, ale tam jest taki ludzik, taki mały, on się nazywa Wodniczek, wiesz, a on jak będzie 20 wiek się kończył, to on już będzie dorosły. Ruch Wodnika, nie? Z astrologii. To dziecko wiedziało. Gdy my popatrzymy na przykład na te Pokemony, czy Władca Pierścieniu, Harry Potter i tak dalej, czym się karmi nasze dzieci. To jest straszne, ale to niestety ma miejsce w Polsce. Ja dlatego o tym mówię, żeby przestrzec. Ja jeszcze bym powiedział o jednym, co przed czym bym chciał przestrzec, co w Polsce jest. Jest taka instytucja, która się nazywa Atanor. Więc mówię, bo to jest w internecie warsztaty psychotechniczne, magister Lech Emfazy Stefański to prowadzi. I to jest czołowy polski radiasteta, on, jego dzieci, teraz już dorosłe, Warszawa, Nowolipki 4,26. I co on proponuje, jakie kursy? Ja przeczytam, bo tylko tak dla ilustracji, żeby pokazać, co jest w Polsce. Budzenie i rozwijanie zdolności parapsychicznych w zajęciach indywidualnych u dorosłych, grupowe dla dzieci i dorosłych. 6-dniowe seminarium doskonalenia umysłu. To są te tak zwane kursy DU. Indywidualne zajęcie, budzenie i rozwijanie zdolności jasnowidczych, przede wszystkim w postaci widzenia w szklanej kuli. To, co te czarownice z konwentu Wika też praktykuje. Wykonanie pomiaru zdolności do zapadania w trans. Seminarium synchronizacji półkulowej, przygotowanie do doświadczenia poza ciałem. No, ćwiczenia odchudzające, zajęcia medytacyjno-ruchowe. Czytanie, cofanie się w pamięć przedurodzeniową, to jest związane z reinkarnacją, ekspertyzy astrologiczne i biorytmiczne. I to się oferuje również takie towarzystwo, które się nazywa Polczek. To jest towarzystwo, z którego zyski między innymi czerpie Polski Czerwony Krzyż, pisze. W czasy psychotroniczne z programem podstawowym, w skład którego wchodzą doskonalenie umysłu, synchronizacja półkulowa, auroskopia, chodzenie po rozżarzonych węglach, tai chi, zajęcia medytacyjne, ruchowe i tak dalej. Tego jest bardzo dużo i chciałbym powiedzieć, że niestety nasi się w to angażują.
angażują się i to można poznać takie osoby, w jakim strasznym stanie żyją. Kiedyś prowadziłem wykłady takie w Katowicach i podeszła taka, po pierwszym wykładzie podeszła taka elegancko ubrana pani, taka w wieku lat może 30 coś i taka rozbiegana oczy, tak jakby miała oczopląs. Mówi, pani, ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie słyszałem, ja żyłem w panicznym strachu i tak dalej. I mówi, ja jestem po właśnie takim kursie, ja chodziłam po rozżarzonych węglach i tak dalej, mówi mi. I to wszystko już praktykowałam, ale ja jestem katoliczką, tylko ja z sobą nie mogę sobie dać rady. A tak się cała trzęsła, nie? Ja mówię, pani może tylko Jezus pomóc. Ja jej powiedziałem, pani może Jezus pomóc, to tak jakby z katapulty wystrzeliła, już jej nie było. No nie było, to nie było. Ja za nią nie biegłem. Ale za tydzień ona była znowu. I znowu po wykładzie przyszła, mówi, pani, ja już nie mogę dalej wytrzymać, no do kościoła chodzę i tak dalej. Mówi, wie pan, tam na tym kursie, to co ja przeczytałem, na tym kursie byłam, który prowadził sam pan Lech Emfazy Stefański, powiedział, że ja mam do tego predyspozycję. Tam było 6 księży z Częstochowy i oni wszyscy w tym brali udział. Tam mi to opowiada, nie? Ale ja się już jej teraz tak trochę przyjrzałem. Była owszem elegancko ubrana, ale tu miała całe takie cekinowane i tu miała na tych takich wisiorkach 12 znaków zodiaku. Jeszcze miała chyba 4 amulety, to wszystko miała na szyi. I ona tak na mnie, jak już mi to opowiadała, teraz ja się jej tak przyglądnąłem, mówię, wie pani co, pani może tylko Jezus pomóc. My nie namawiamy panią do żadnego kościoła, ale do samego Jezusa, ale tylko Jezus pani może pomóc. A ona mówi, to niech się pan ze mną pomodli. Ja mówię, wie pani co, ale jakbym ja się miał z panią modlić, to wszystko, co tu pani ma, ja powiedziałem wprost, to plugastwo pani musi zrzucić. I ja bez tego żyć nie mogę i znowu poszła. No poszła. Tam miałem co tydzień wykłady, na trzeci raz przyszła i znowu zaczyna to samo. Ja mówię, wie pani co, pani już wie o co chodzi, pani tego nie zmieni, to co my mamy z panią rozmawiać? Ja bez tego żyć nie mogę. Ja mówię, ja pani wskazuję na Jezusa. Jeśli pani zrobi ten krok do Jezusa, ten pierwszy krok, że pani to wszystko rzuci, uzna to jako grzech, obrzydliwość, to pani będzie pomożone. Ale jeśli pani tego nie zrobi, to szkoda naszej rozmowy. Ale tam było 6 księży. Ja mówię, proszę pani, każdy ksiądz, każdy za siebie odpowiada. Pani odpowiada za siebie, a dla pani jest szansa, żeby pani wyznała to jako grzech, oddała życie Jezusowi. No ona mówi, wie pan co, ja się tego nie pozbędę, bo to mnie przy życiu trzyma. No, ja mówię, to pani ma do wyboru. To było za trzecim razem. Pyta się, będzie pan za tydzień? Ja mówię, ja nie, za tydzień nie będę, ale ten mój przyjaciel, ten pastor, on pani może pomóc. Ona jeszcze startowała nie wiem ile razy, ale ona nie była w stanie tego wszystkiego zostawić. Coś ją trzymało, taka straszna moc. I dlatego chciałbym powiedzieć, że ludzie się w takie rzeczy angażują również u nas w Polsce. I to są biedni ludzie. Ja im współczuję, bo oni uważają, diabeł jest tak sprytny, tak przebiegły, chciałbym powiedzieć, tak inteligentny, w taki sposób potrafi podejść człowieka, że człowiek żyje w panicznym strachu. I dlatego chciałbym powiedzieć, że i my, nasz kraj nie jest od tego wolny. U nas się to wszystko niestety dzieje. Dlatego chciałbym przestrzec i chciałbym również, nie wiem, z waszego wieku i statusu rodzinnego, ale chciałbym powiedzieć, że my mamy zważać na nasze dzieci, z kim dzieci obcują, co praktykują, co czytają, co oglądają, czym się karmią. Jest taka książka, Kto sięga po duszę naszych dzieci. Bardzo ciekawa, właśnie napisana przez tych autorów, których wymienił i wskazują na te praktyki wschodnie, na różne bajki. Chciałbym powiedzieć, że mój ojciec, on był zawodu nauczycielem i on nam nie pozwalał czytać bajek.
I chciałbym powiedzieć, że można by książki podróżnicze, ja bardzo wiele czytałem jako dziecko do 14 roku życia, kiedy ojciec był, to on nam bardzo dużo dawał do czytania, ale nigdy żadnych bajek, bo on mówił, że to taką w ogóle niezdrową osobowość, niezdrowe kształtuje poznanie i on przed tym ostrzegał. A dzisiaj te bajki, dziecko jak zaczyna czytać bajki, to się zaczyna bać. Bo normalnie dziecko, jak jest małe, to się nie boi. Ale jak czyta, że tam jest Baba Jaga, czy takie różne historie, to dziecko się potem boi ciemności. A to wszystko ma wpływ. I tu chciałbym powiedzieć, że statystyki nam mówią bardzo o tym, że te rzeczy się szerzą. Te rzeczy są wokół nas. I my mamy się tego wystrzegać. A co jest takie bardzo charakterystyczne dzisiaj, teraz, że kiedyś się to odbywało tam gdzieś dyskretnie, jak ktoś szedł do jakiejś wróżki czy karciarki, jak się mówiło, czy jakiejś czarownicy, żeby zamówić tam, bo tam miał kurzajkę albo no, egzemę i tak dalej, to się z tym nikt nie chwalił, tylko no, tak jakoś pokrył mu. Dzisiaj się o tym mówi. Otwarcie, dzisiaj się nikt nie wstydzi, jeśli się ucieka do takich środków. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że następny taki moment, który można zauważyć w obecnej dobie, to może już troszeczkę dłużej trwa, to jest niesamowita ilość książek, ilustracji, czasopism, które wprowadzają ludzi w ten temat. I są poradniki, jak być różdżkarzem, są poradniki, jak być telepatą. No, to wszystko jest wydawane. Kiedyś, jak była, wiadomo, za komunistycznych czasów cenzura u nas, no to nie tak łatwo było, można otrzymać pozwolenie na jakieś książki, ale dzisiaj to nie jest żadnym problemem i ten sposób drukowania i tak dalej, tak jak to teraz jest uproszczone, to można się wszędzie spotkać ze wszystkim. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy my mieli to poznanie i jeśli coś wzbudza niepokój, to jest pierwszy sygnał dla nas, dla dziecka Bożego, żeby z tym to skontrolować, czy ja to mogę, czy nie mogę. Chciałbym powiedzieć, że w takiej swojej praktyce duszpasterstwie, chociaż skromnej, to już wielokrotnie zauważałem ludzi żyjących w niepokoju. Żyjących w takim niepokoju, że to od nich ten niepokój, tak bym powiedział, emanuje, tak od nich bije tym niepokojem. Te oczy nieraz jak oczopląd by mieli i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że te osoby miały z tymi sprawami do czynienia. I gdy ja mówię, ty miałeś z tym do czynienia, a skąd ty wiesz, czy skąd Pan wie? Wielokrotnie już takie, bo skutki są widoczne. To nie pozostanie bez skutków. I dlatego też jest w księdze Izasza powiedziane, nie masz pokoju niepobożnym. Nie masz pokoju niepobożnym. Izajasz, rozdział 48, wiersze 17, 18. Nie masz pokoju niepobożnym. Jeśli my coś takiego zrobimy, to nie mamy pokoju. Ja na tym przykładzie tej kobiety, taka bardzo elegancka pani była, a ona żyła w tak strasznym niepokoju i nie można jej było pomóc, bo ona była niegotowa pomóc. Ja kiedyś, no jakkolwiek różne są zdania na temat Radia Maria, ja no, też mam swoje zdanie, ale kiedyś w samochodzie jadąc tam odpowiadał jakiś młody człowiek w ramach odpowiedzi na korespondencję z Radia Maria, co mi się podobało. Pisze do jakiejś kobiety, to było tam województwo krośnieńskie, gdzieś jakaś miejscowość. Pisze, przepraszam panią, że tak późno odpisuję, ale chciałbym pani powiedzieć, że od nałogu alkoholu może
uwolnić pani męża sam Jezus Chrystus. Ja byłem zaskoczony, żadna Maria i tak dalej. I potem, i tam było, najpierw był przeczytany list kobiety, która pisała do Radia Wolna Maryja, że mąż jest niesamowitym pijakiem. I ona poszła do swojego księdza, proboszcza, no nie mogła sobie dać rady, no pijak i tak dalej. I ten ksiądz jej powiedział, żeby w marynarkę, którą ten mąż nosi, żeby, ja nie wiem ile jest tam, 7 czy 8 szkaplerzyków tak wszyła, żeby to mu przylegało do ciała. I ona to zrobiła i pisze właśnie w tym liście do Radia Maryja, że jeszcze więcej pije, nie? I co, ja byłem, to nie był ten Rydzyk, odpowiadał, tylko jakiś tam takie, jakiś po imieniu tam ten kleryk odpowiadał. I co mi się podobało, mówi, że uwalnia tylko Jezus Chrystus. I chciałbym powiedzieć, że uwalnia tylko Jezus Chrystus. I do Niego mamy się zwracać. I ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że następne nasze rozważanie będzie to odpowiedź na pytanie, co nurtuje człowieka. Człowieka nurtują takie pytanie, jak się ułoży moja przyszłość, jak zachować zdrowie lub je odzyskać i jak zachować to zdrowie, żebym dożył szczęśliwych, długich lat w zdrowiu i świadomym umyśle. To człowieka nurtuje bardzo w tym dzisiejszym świecie. O tym, gdzie spędzi wieczność, to jest tam sprawa niestety u wielu ludzi drugorzędna. Ale te pytania, w związku z tym, że ludzie szukają odpowiedzi na te pytania, zwracam się do wróżbiarzy, do różnych praktykarzy, żeby mieć zdrowie, praktykują zabobony i tak dalej. I ja chciałbym to podzielić, ale tylko tak czysto umownie, na takie grupy. Zdobywanie wiadomości o przyszłości, to jest mantyka czy sztuka przepowiadania. Drugie, zachowanie zdrowia i doczesnego szczęścia, a więc to jest taki niby, można by ktoś powiedział, mniejszy grzeszek, praktykowanie zabobonów. A trzecie to jest działanie świadome, działanie i współdziałanie z mocami ciemności. I do tego już wszystko należy. Jeśli będzie czas, będzie zainteresowanie, to może chciałbym jeszcze po tym mówić na temat różnych rodzajów tych praktyk wschodnich. To szczególnie dotyczy młodych ludzi, jeśli chodzi o te dyscypliny, tam karate, judo i tak dalej. No potem o różnych rodzajach muzyki też chciałbym coś na ten temat powiedzieć i potem o skutkach i o uwolnieniu. I najpierw jeszcze chciałbym przeczytać po przerwie, bo teraz tak krótka przerwa. Chciałbym przytoczyć większą ilość miejsc, więcej miejsc ze Słowa Bożego, żeby wskazać na to, że te problemy, o których teraz mówimy, to są problemy od dawien dawna i w związku z tymi problemami mówi nam o tym bardzo wyraźnie Słowo Boże. I żebyśmy sobie uprzytomnili na podstawie Bożego Słowa, co jest złe i co jest grzechem, ja bym cały szereg tu wersetów przeczytał, jeśli ktoś będzie miał ochotę, może sobie to notować. Oczywiście nie zdołamy wyczerpać wszystkich punktów, ale chciałbym powiedzieć, że jest bardzo wiele miejsc Słowa Bożego, które o tym temacie mówią, a ten temat jest taki, no to jest taki niezbyt popularny. I chciałbym powiedzieć, że ci, którzy podejmują się usługi na ten temat, to są atakowani przez moce ciemności jako nie tylko zemsta, ale o to, żeby zniszczyć. I ja zawsze, kiedy takie wykłady prowadzę, to zawsze na zakończenie proszę tych, którzy słuchali, żeby się pomodlili za mnie, za moich najbliższych, dlatego że ja już bardzo wiele na tym tle przeżyłem i chcę powiedzieć szczerze, że moja żona już mówi, już przestań, bo my mamy naprawdę
różne trudne przeżycia. Ale chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus jest zwycięzcą. Ja wskazuję na to, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza i ochrania. Gdy czytałem z XIX wieku takie działania takiego pastora ewangelickiego, który się nazywa Jan Krzysztof Blumhardt, on zresztą założył taką, nawet bym powiedział, klinikę w Bad Boll, gdzie on modlił się i przyjeżdżali z całych Niemiec i nie tylko ludzie obciążeni, z którymi on się modlił. A on praktykował tak, że jak się z takimi ludźmi modlił, to on powtarzał: Jezus jest zwycięzcą, Jezus jest zwycięzcą. On nie wzywał krwi Jezusa Chrystusa, akurat ja tak wzywam, ale ja tak praktykuję. A on dzięki temu, że obwieszczał zwycięstwo Jezusa, to on doznawał uwolnienia i wiele, wiele osób przyjeżdżało do tej kliniki, bo on kupił taki olbrzymi obiekt, znalazł się jakiś sponsor, który to zapłacił, i w Bad Boll, to jest rejon Stuttgartu w Niemczech, i on to prowadził. Jego pomocnicą była jedna siostra, jego żona. I częściowo to dzieło prowadził potem jego syn po nim, póki żyła jeszcze jego matka. A potem mówił, że presja tego przeciwnika była tak wielka, że on to pozostawił. A chciałbym powiedzieć, że to jest służba i Pan Jezus nas do tego powołał i On chce, żebyśmy my byli wolnymi i dlatego daje nam taki drogowskaz Boże Słowo. I to, co przeczytałem już z Księgi Ozeasza, to jest wprawdzie Stary Testament, ale jest tam powiedziane: lud mój ginie dla braku poznania. Jeśli popatrzymy na nasz naród, w jakich zabobonach on żyje, jak się modli do tych różnych obrazów, figur i świętych, a jest powiedziane, że tylko do samego Boga, do samego naszego Pana się mamy zwracać, to ja chciałbym powiedzieć, że żyjemy w kraju tych ludzi, gdzie jest tak dużo ludzi naprawdę nieszczęśliwych. I oni przychodzą do nas, między nas, i my mamy im wskazywać na to, co mamy darowane w Jezusie. Ja teraz po przerwie, tej krótkiej przerwie, chciałbym mówić o tym, o takich już miejscach Słowa Bożego, które tak bardzo wyraźnie nas uczą, co mamy robić i jak mamy postępować, co nam wolno i czego nam nie wolno.